pani dyrektor, tak powiem, żelazna, ogniowa próba dla lodołamaczy, dwóch lodołamaczy, które się nie tak dawno pojawiły w Włocławku, ale nie tylko one. Dokładnie, jakie siły i środki, z jakiego powodu zaangażowano w tę akcję? W tej chwili w akcji uczestniczy 6 lodołamaczy. Na stanie wód jest 8, 2 są w odwodzie, 2 są nowe, 6 jest starych, wszystkie są sprawne. W tej chwili plan był taki, zostały przedwczoraj w stan gotowości postawione. Wczoraj ruszyły do akcji, dotarły do Płocka, udrożniły lód, żeby zator mógł się schodzić rynną, która została wykonana przez lodołamacze. Dzisiaj pracują zarówno przy zatorze, tam w górze, przy Płocku, między mostami, dalej rozszerzając tą rynnę, która pozwoli wodzie spływać, ciągniętej nurtem, jak i tutaj przy samej zaporze, gdzie rozbijają lód, który przez otwarte jazy specjalnie po to jest spławiany w dół Wisły i dzięki temu bezpieczeństwo mieszkańców zarówno Włocławka, jak i Płocka jest zachowane. No właśnie, doprecyzujmy, bo to wypłynięcie było konieczne z uwagi na podniesienie się stanu Wisły. Tak, podbitki śryżowe i lodowe, które zaobserwowaliśmy w Kępie Polskiej, spowodowały podnoszenie się stanu wód. Najpierw powyżej stanu ostrzegawczego, a wczoraj już powyżej stanu alarmowego. W tym najgorszym momencie mieliśmy 532 cm, czyli 30 cm powyżej stanów alarmowych. Z niepokojem to obserwowaliśmy, dlatego zadysponowane zostały wczoraj lodołamacze. One bardzo dobrze wykonały swoją pracę. W okolicach godziny 3 nad ranem dzisiaj, po takiej nieprzyjemnej stabilizacji w nocy, na 231 cm zobaczyliśmy spadek i on się utrzymuje cały czas. W tej chwili już jest ponad 90 cm spadku. Zeszliśmy nie tylko poniżej stanów alarmowych, ale również ostrzegawczych, czyli wszyscy są bezpieczni. I to jest właśnie funkcja lodołamaczy, to co zawsze powtarzamy, że armię trzyma się przez wiele lat po to, żeby wygrać jedną bitwę. I to jest właśnie dowód na to, że ta bitwa się zdarza nie wiadomo kiedy, bo przecież zimy nie mamy jakiejś szczególnie wyjątkowej. Było tych kilka dni mrozów, ale to spowodowało, że już te lodołamacze pracują i wykonują swoją pracę bardzo dobrze. Na pewno jeszcze kilka dni będzie ciężkiej pracy przed nami, już może nie tak spektakularnej, bo ruszył zator, ale żeby udrożnić całe przejście, żeby mieć pewność, że tam się już nigdzie ni żadna podbitka nie zrobi, żeby ten lód mógł spokojnie spłynąć, to jest jeszcze na pewno kilka dni ciężkiej pracy naszych lodołamaczy i ich załóg. Panie prezesie, to chyba pierwsza taka akcja od kilku lat, kiedy była konieczność, żeby lodołamacze wyruszyły na zalew, kruszyły krę, no i to, co dzisiaj widzimy. No tak się akurat składa, szanowni państwo, że w ciągu ostatniego roku, nie kalendarzowego, ale w ciągu ostatniego roku mieliśmy po pierwsze możliwość sprawdzenia polderu w Raciborzu nowo wybudowanego, jak również wybudowaliśmy nowe lodołamacze Soku i Orkana i mogliśmy je sprawdzić, że tak powiem, w boju. Rzeczywiście to pokazuje, że musimy być jako Wody Polskie cały czas w gotowości. Nie znamy dnia ani godziny, a woda to jest żywioł, tak samo jak natura i musimy być w gotowości. Mieliśmy zator lodowy w okolicach tutaj na Włocławsku. Na Włocławku były przekroczone stany już alarmowe w Kępie Polskiej, więc niewątpliwie no, bez tego lodołamania mogło dojść do tragedii. Od dnia wczorajszego rana nasze lodołamacze 6 prowadzą skutecznie akcję lodołamania, wytworzyły rynnę. Tą rynną spływa kra i w tej chwili możemy obserwować, jak ta kra spływa nam przez tutaj, przez jazy już poniżej stopnia wodnego i będzie płynąć do ujścia do Bałtyku, więc jak na razie jest wszystko pod kontrolą. Nasze lodołamacze się sprawdzają w boju, więc to jest najważniejsze.